jestem Andrzej Szewczyk, my występujemy i nasz також тренер pan Tomasz, który trenuje zaraz także naszych chłopaków w Gibówtowie. My przedstawiamy sportklub NA i Kraków i Gibówtom. Tomek mówi to prawidłowo, bo nie dobrze mówił po polsku. Specjalny w Gibówtowie. Tak jest. Виступаємо за спортклуб «Еней», місто Дрогобич і за у складі збірної України. Андрій Шевчук є тренером школи «Еней», яка знаходиться в Дрогобичу. І пан Томаш є тренером в зеспіле шкіл понадгімназіальних в Гібутові, де будуть учити хлопаки, вихованці Андрія. To świetnie, że trafili do Polski. Świetnie, cieszymy się bardzo, że mamy taką zdolną młodzież w Gibułtowie. No i czekamy na pierwsze sukcesy. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz na Mistrzostwach Świata. A przy współpracy z klubem Smog na Wiśle Kraków będziemy uczyć się też kickboxingu. Także szkoła w Gibułtowie, myślę, będzie miała kolejne sukcesy sportowe. Wasz pokaz był bardzo atrakcyjny. Chyba wymagał dużo pracy i przygotowań. Tak, chłopaki dużo lat trenują się w klubie i niektórzy po ile lat najwięcej? Найменше, хто тренується в нашому клубі, це є 9 років. Najmniej to 9 lat trenowaliście w klubie. Czyli niesamowity nakład pracy, żeby osiągnąć tak znakomite wyniki. Tak, tak. Myślę, że tak. No, zdecydowanie tu chłopaki pokazują, że tego się w tydzień nie da zrobić, także tutaj lata pracy na tej zasadzie, a jeszcze lata pracy ich czekają. Myślę, że Mistrzostwo Świata dzisiaj jest bezwzględnie, reprezentują już nasz tak samo kraj, także no, cieszymy się póki co z tego pokazu. Zobaczymy, jak sędziowie nas ocenią. Byłem zaskoczony, bo to wyglądało jak w filmie sensacyjnym, a nawet jeszcze lepiej. Ze Stevenem Seagalem. Ale... Tylko, że tam jest mnóstwo trików, a tu się prawie wszystko działo naprawdę. Jest. No myślę, że tutaj chłopaki pokazali, że te triki można uprościć, zatrudniając ich w jakichś filmach gangsterskich.